Kolejnym sprzętem, który dla Was będę recenzował, będzie Asus FonePad 7 LTE. Przerośnięty smartfon lub, jeśli wolicie, tablet z funkcją telefonu i oczywiście zbudowanym modemem LTE. Zerknijmy na opakowanie. Na opakowaniu zbyt wielu informacji nie ma. No, dowiemy się, jaki to jest kod modelu. Kod modelowy tego urządzenia to ME372CL. Taka jest pełna nazwa, pod jaką możecie go poszukiwać w handlu. I już widzę, że jest to odmiana z pamięcią wbudowaną 16 GB. Jest też wersja z pamięcią większą 32 GB, ale też z mniejszą, czyli pewnie tańsza 8 GB. Wszystkie te modele oczywiście są spokrewnione i poza pamięcią niczym się już dalej nie różnią. Wyjmijmy urządzenie, ja tutaj nie będę ściemniał, że jest to pierwsze odpakowanie, bo dostałem sprzęt już dosyć mocno przechodzony, no ale zerkniemy dzięki temu, jak wygląda po jakimś czasie użytkowania, no i co w opakowaniu jest. W moim opakowaniu jest kabel USB, zasilacz, zerkniemy, jaki ma prąd na wyjściu, bo to jest ważne, 1,35 A, czyli wcale nie taki ogromny. No i jeszcze mamy tutaj taką fajną podstawkę, która pozwoli nam wygodnie oglądać filmy na tym urządzeniu. Niestety widzę, że zabrakło instrukcji, ale to prawdopodobnie przede mną go testował jakiś chary, lepkie ręce i po prostu instrukcja parowała. Zajmijmy się urządzeniem, bo to jest w sumie gwóźdź programu i może zaczniemy od oględzin obudowy. Sprzęt, jak widzicie, ma 7-calowy ekran. Obróćmy może na tył. Tył gładki, matowe czarne tworzywo. Jedyną ozdobą jest logo Asusa. Wystający obiektyw 5-megowego aparatu. Z przodu też jest kamera. Od razu mówię, z przodu również jest kamera 1-2 megapiksela. Czy umieszczono ją tym razem szczęśliwie? No nie wiem, jeżeli będziemy trzymali urządzenie pionowo i będziemy chcieli nawiązać wideo połączenie, to kamera jest w bardzo dobrym miejscu, będziemy idealnie po środku. Natomiast w trybie poziomym wideo połączenie już nie będą takie wygodne, no bo kamera wyląduje nam tu z boku i jest szansa, że będziemy ją zasłaniać palcem. No ale kontynuujmy oglądanie obudowy. Jak już patrzymy naprzód, to rzucą nam się w oczy tu wyloty głośników. Mamy jeden głośnik tutaj i jeden tutaj. Są to głośniki Sonic Master, więc jest nadzieja, że ten sprzęt będzie grał naprawdę zacnie. To oczywiście wszystko sprawdzę i wszystko Wam opiszę, ale mam nadzieję, że będzie dobrze. Wróćmy jeszcze na chwilę na tył. Bardzo nikły, w zasadzie chyba w kamerze tego nie zobaczycie. Ja to z trudem widzę w tej chwili. Jest tutaj logo Intela, czyli od razu wyjaśniam, w środku tkwi procesor Atom dwurdzeniowy i 1,6 GHz wsparty przez gigabajt RAM. Czy to dużo, czy to mało? Myślę, że tak w sam raz do w miarę sprawnej obsługi systemu. Zobaczymy oczywiście, jaka wersja systemu jest, bo tego prawdę mówiąc nie sprawdziłem. Podejrzewam, że powinien być tu w miarę świeży Android, gdyż jest to urządzenie tegoroczne, także spodziewam się co najmniej pierwszej wersji KitKata. Zajrzyjmy może tu na bok. Czyżby to było gniazdo na kartę microSD? Zdaje się, że tak. Jest to gniazdo na kartę microSD, niestety pozbawione osłon, czyli karta po prostu jest wciskana na zatrzas. Nie jest to zbyt fortunne rozwiązanie, ponieważ trzymając tablet w ręku możemy niechcący tą kartę uwolnić i po prostu zgubić. Ale przyciski sterujące są już dosyć fajne. Wystają z obudowy, wystają poza jej obrys i muszę powiedzieć, że lądują pod palcem. Szkoda, że są tak blisko siebie umieszczone. Mogłyby być troszeczkę rozsunięte, no ale pewnie wtedy to gniazdo też gdzieś indziej musiałoby powędrować. Widocznie jakieś uwarunkowania techniczne zaszły, że trzeba było je zamontować tak blisko, co nie do końca mi odpowiada. Niemniej przyciski łatwe do wymacania palcem. Powinno być dobrze. Podoba mi się. Sprzęt, jak widzicie, z trudem mieści się w mojej dużej męskiej dłoni, także jest to raczej urządzenie do obsługi oburącz i raczej nie nadaje się dla kobiet, które mają dłonie nieco mniejsze, bo po prostu nie będą w stanie złapać tego sprzętu dosyć pewnie, chociażby po to, żeby przeprowadzić rozmowę, tak jak z tradycyjnego telefonu. Raczej obsługujemy to jak klasyczny tablet oburącz. Tak wygląda. Zerknijmy jeszcze na złącza od góry, wyjście słuchawkowe, mini jack,
a od spodu pewnie USB. No zgadza się, mikro USB i obok mamy tutaj otworek mikrofonu. A gdzie wkładamy SIM? Aha, SIM wkładamy tutaj w szufladkę. Tym razem mamy szufladkę. Ja ją zaraz wyjmę, żeby zobaczyć, jaki format karty się tu mieści. I już widzę, że to urządzenie było dosyć intensywnie eksploatowane, bo to gniazdo jest dosyć mocno poobcierane na brzegach. Czyli wydaje mi się, że ta powłoka, którą polakierowano, ten matowy lakier, jednak z czasem może zacząć odpryskiwać lub będzie dosyć podatny na zarysowanie. Oczywiście to sprawdzę, bo tak jak mówię, tutaj już wokół tego gniazda widzę ślady częstego otwierane, ślady po prostu zużycia. Teraz wspaniałym przyrządem spróbuję to gniazdo odblokować. Udało się. I patrzymy, jest to gniazdo na kartę microSIM, czyli dosyć powszechny już w tej chwili rozmiar, ale zwróćmy na to uwagę i pamiętajmy o tym, kupując ten sprzęt, microSIM-a będziemy do niego potrzebować. No to cóż, na razie to tyle, jeżeli chodzi o pierwsze oględziny urządzenia. Ja teraz włączę, no i biegnę już je dla Was testować.